Jesteśmy na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Kiełpino-Kołobrzeg Zachód, na miejscu obsługi podróżnych Jarkowo, czyli takim miejscu, w którym będą parkingi, będą toalety. To powstaje w pierwszym etapie, natomiast w drugim etapie, po ogłoszeniu już przetargu na dzierżawce, będzie również budowana stacja benzynowa, budowana restauracja. W związku z tym nawet tuż po otwarciu drogi będzie tu każdy miał możliwość zatrzymania się, skorzystania z toalety, odpoczynku. W związku z tym nie będzie takich sytuacji na drodze S6, gdzie jedziemy nową drogą i nie ma się gdzie zatrzymać. Tu te miejsca obsługi podróżnych powstają już od razu przy budowie drogi, tylko będą uzupełniane w przyszłości o stacje benzynowe i restauracje. No, co jeszcze powstaje? No powstaje przede wszystkim sama droga, tak? Wszystkie obiekty inżynierskie, wiadukty, ponieważ jest to droga bezkolizyjna, w związku z tym wszystkie pozostałe drogi, które ją przecinają, muszą być przeprowadzone wiaduktami, bądź nad, bądź pod jezdniami drogi ekspresowej. Tak samo wszelkie przeszkody w rodzaju rzek, jakichś rowów. W związku z tym jest bardzo dużo przepustów, wiaduktów, mostów, tego wszystkiego, co jest potrzebne, aby w sposób bezkolizyjny drogę po tym terenie poprowadzić. No i oczywiście same jezdnie, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę z pasem awaryjnym. Mamy również oczywiście ogrodzenie, elementy odwodnienia, oświetlenie na węzłach i miejscach obsługi podróżnych, jak i również te roboty stricte wykończeniowe związane z oznakowaniem poziomym, pionowym i również elementami systemu zarządzania ruchem. Jest to już końcowy etap realizacji drogi. W zasadzie na całym tym odcinku od Kiełpina do Kołobrzegu można już przejechać po warstwach bitumicznych. Oczywiście to nie jest jeszcze w bardzo wielu przypadkach ta warstwa docelowa, warstwa ścieralna, natomiast to jest sukcesywnie te roboty bitumiczne postępują tak, aby wykonać te już finalne wierzchnie warstwy i mieć na całym odcinku tą warstwę ścieralną, potem tylko roboty już stricte wykończeniowe, uzupełnienie barier energochłonnych, wykonanie oznakowania, no i droga będzie już gotowa do tego, aby można ją udostępniać. Jeżeli chodzi o termin zakończenia, to całe przejezdność całego odcinka pomiędzy Nowogardem Goleniowym a Koszalinem planujemy w czwartym kwartale, ponieważ wtedy też się kończy termin kontraktowy odcinka najbliżej Kołobrzegu, czyli w październiku tego roku. Termin na tym odcinku to jest około września, natomiast wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie zaawansowanie robót i jak będzie na kolejnych odcinkach, tak aby była również możliwość skomunikowania kolejnych odcinków drogi ekspresowej. Natomiast na pewno po wakacjach, czyli czwarty kwartał, przełom trzeciego, czwartego kwartału, te odcinki, w tym również ten, na którym się dzisiaj znajdujemy, powinny być udostępniane. Natomiast na obecną chwilę to też jest kwestia odbiorów, uzyskiwania pozwoleń, jeżeli chodzi już o finał realizacji. Także na tą chwilę ciężko jest wskazać, że tego i tego dnia pojedziemy tą drogą. Na pewno jak już będzie bliżej tego terminu wrześniowego, październikowego, będzie już można więcej powiedzieć co do terminu dokładnego oddania trasy. Ten kontrakt był prowadzony w systemie zaprojektuj, zbuduj. W związku z tym on był przeciągnięty w czasie. Ponad rok był etap projektowania i później w 2017 roku przystąpiono do realizacji. 2017 rok nie był najlepszym rokiem dla budownictwa drogowego, ponieważ ilość dni deszczowych była większa niż bezdeszczowych, a szczególnie była uciążliwa przy prowadzeniu robót ziemnych na terenach gliniastych. To by było tyle, jeżeli chodzi o kłopoty. Natomiast tu jest szereg
no, już standardowych rozwiązań mamy kilkanaście przejść dla małych zwierząt z półkami dla tam, gdzie są cieki wodne, to są zamontowane półki dla przechodzenia na przykład lisów, zajęcy i tak dalej. Są przejścia dla dużych zwierząt. Tutaj też zastosowano ekrany przeciwolśnieniowe nad tymi przejściami. Mamy także ekrany dla nietoperzy. A czy jakieś problemy na przykład z podłożem występowały po drodze? Bardzo dużo, dlatego że, proszę Państwa, ogólnie pod budownictwo drogowe to najgorsze tereny się przeznacza i mieliśmy tutaj szereg takich pokładów torfowych, przez które droga musiała przejść. Tam stosowaliśmy kilka rozwiązań. Były nasypy przeciążające z drenami pionowymi, były kolumny betonowe. Samo takie pozbawianie torfu wody, czyli wyciskanie wody, to jest proces ponad półroczny, 6-7 miesięcy. A na czym polega? Polega to na tym, że stopniowo sypie się grunt przepuszczalny na te warstwy. Najpierw się układa geotkaninę po to, żeby się nie zatopić. Później się układa około metrową warstwę, żeby mogły się poruszać spychacze po tym, żeby one się nam nie utopiły. I dalej sypiemy warstwami około półmetrowymi, rozciągnięte jest to w czasie po to, żeby nie wycisnąć torfu na boki, tylko żeby on się sprasował. I taka buduje się, projektant wylicza wielkość nasypu przeciążającego, zakłada czas trwania konsolidacji torfu i później raz na dwa tygodnie były robione pomiary geodezyjne, czyli wykonawca sprawdzał, czy nasyp się stabilizuje. Po uzyskaniu stabilizacji, czyli braku przyrostów osiadania, była decyzja do usunięcia nasypu przeciążającego i w tym miejscu później zostały wykonane kolumny betonowe dla przeniesienia obciążenia nasypem i obciążenia eksploatacyjnego. A jakieś obciążenia historyczne zdarzały się na budowie drogi? To znaczy... Jakieś niewybuchy, cmentarze? Niewybuchy oczywiście były. W Niemierzu też natrafiliśmy na cmentarz. Specjalistyczny zespół archeologów wykonał ekshumację i dokonano pochówku na cmentarzu w Harzynie z udziałem nawet pastora. Był fragment, gdzie tak. Musieliście poradzić sobie z mnóstwem kamieni. Był taki fragment w rejonie byłego poligonu, gdzie po zdjęciu warstwy humusu był kamień na kamieniu. Było to duże utrudnienie. W pewnym czasie to już wykonawca prawie że się chciał poddawać i robić jakąś wymianę. Ale trzeba powiedzieć, że uporał się, niszcząc wiele sprzętu i wykonał tą robotę jak należy. Jak wyglądają ułatwienia w dotarciu do ewentualnego zdarzenia dla służb ratowniczych? Tu są praktycznie wzdłuż całej drogi tak zwane drogi dojazdowe. Co 4 kilometry jest rozbieralny taki przejazd awaryjny i tymi drogami można dojechać. Ale ogólnie, tak jak ja obserwuję, to jednak służby ratownicze głównie się dostają do miejsca wypadku pasami awaryjnymi. Te kierowcy uwalniają i puszczają ten ruch. A powiedzmy jeszcze dwa słowa o tych ułatwieniach dla kierowców, tych tablicach, na których będą wyświetlane komunikaty, na tych tablicach, które będą się zmieniać w informacjach o zamknięciach drogi, o miejscach na parkingach. Jak to będzie wyglądać? Przed każdym MOP-em i
po wyjeździe z MOP-u będzie ta tablica informacyjna o ilości wolnych miejsc na następnych co najmniej dwóch MOP-ach dla samochodów osobowych i ciężarowych. Czyli to jest pełna informacja, że podróżny akurat nie musi tu się zatrzymywać, tylko może jeszcze na przykład 30 czy 40 kilometrów przejechać. Będą też informacje o warunkach drogowych wyświetlane? Tak, będą tak jak to już się dzieje na innych drogach ekspresowych, czyli temperatura, będą też ewentualne informacje o jakichś zdarzeniach drogowych, wypadkach. Ile osób jest zaangażowanych w budowę tego odcinka S6? Na tym odcinku pracowało mniej więcej, bo ja nie dokładnie, około 200 osób na obiektach mostowych, około 60 inżynierów było zatrudnionych w biurze i około 300 osób operatorów, sprzętu, kierowców i tak dalej. Jesteśmy przy węźle Kołobrzeg Zachód i przy tym węźle powstaje obwód utrzymania drogi ekspresowej. Widoczny z tyłu za nami jest to obiekt, z którego będzie prowadzone utrzymanie drogi ekspresowej, zarówno jeżeli chodzi o utrzymanie bieżące, zimowe, wszelkie prace, które są na drodze prowadzone. W związku z utrzymaniem zimowym jest też budowany magazyn soli. Jest to taki obiekt w kształcie, można powiedzieć, iglo. W tej chwili ta kopuła jeszcze nie jest skończona. Tam będzie magazynowana sól. W obiektach garażowych będą pojazdy do utrzymania drogi. Jest też część administracyjna, gdzie będzie też część zarządzania tą drogą, w tym również stanowisko, jeżeli chodzi o system zarządzania ruchem. I jest to jeden z kilku takich obiektów, które powstają na drodze S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem. Droga jest budowana w sposób kompletny, łącznie z miejscami obsługi podróżnych, ale również właśnie obwodami utrzymania drogi i są to obiekty dedykowane właśnie do utrzymania tylko i wyłącznie drogi ekspresowej S6. Została zmieniona organizacja ruchu na węźle Kołobrzeg Zachód i ten wiadukt już docelowy nad drogą S6, wiadukt węzła, został oddany do ruchu. W związku z tym nie trzeba już przejeżdżać łącznicami, tak, że tak powiem, krążyć trochę po tym węźle, tylko już wjeżdżamy na jedno rondo, przez wiadukt, drugie rondo i już możemy jechać dalej w kierunku obecnej szóstki, jadąc w kierunku Kołobrzegu. No to jest też dwa ronda nad wiadukt, nad S6, no i już możemy jechać w kierunku Kołobrzegu, także ten przejazd tu na pewno dużo się ułatwił. Termin umowny zakończenia prac 11 października 2019 roku. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń, które spowodowałyby nieukończenia w terminie umownym. I również w ramach tego kontraktu została wybudowana droga DK11, część obwodnicy Kołobrzegu od węzła Ustronie Morskie do węzła Trzebiatowska. Aktualnie znajdujemy się na wiadukcie o symbolu numer 80, który jest na węźle Kołobrzeg Wschód. Obiekt jest po
próbach obciążeniowych wykonywanych przez Politechnikę Gdańską. W miniony poniedziałek obiekt został odebrany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w tej chwili trwają prace związane z dopuszczaniem do ruchu. Planowane rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi 163 i z włączeniem planowane jest na przyszły tydzień. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania, wprowadzania zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. A w pierwszym etapie realizacji robót prace będą prowadzone, ruch będzie prowadzony wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej, jak również dopuszczony zostanie ruch wahadłowy, ruch kierowanie przez sygnalistów chorągiewkami. Mamy świadomość z utrudnień, które w tym czasie nastąpią. W związku z tym dwa tygodnie temu spotkaliśmy się w Świetlicy, w Niekaninie z mieszkańcami i przedstawiliśmy sytuację, jaka w najbliższych dniach może zaistnieć. Jako drogowcy prosiliśmy o wyrozumiałość. Zostało niewiele do zakończenia kontraktu i tu jest właśnie taki moment. Znajdujemy się na węźle Kołobrzych Wschód, na którym bardzo długo były prowadzone prace archeologiczne. Wojewódzki konserwator zabytków przedłużył badania w związku z licznymi odkryciami i tutaj termin opóźnił się. Wykonawca później wszedł na roboty. Niemniej, tak jak powiedziałem, ukończenie kontraktu będzie zgodnie z terminem. Na tym odcinku mamy 30 obiektów, w tym 15 obiektów mostowych, dwa przejścia dla zwierząt i przejścia dla płazów, gadów i tak dalej. A proszę powiedzieć, jak długo potrwają te utrudnienia w ruchu tutaj? Szacuję, że utrudnienia potrwają około miesiąca. Przez cały czas będzie ruch wahadłowy i... Tak, tak. Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu i etapami wskazanymi w tymczasowej organizacji ruchu. Kiedy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, droga wojewódzka 163 zostanie zamknięta i ruch zostanie skierowany na oba wiadukty, a my przystąpimy do rozebrania drogi 163 i uciąglenia tego odcinka. A proszę jeszcze powiedzieć, ile osób pracowało tutaj przy budowie tego odcinka? Przy budowie całego odcinka pracowało w granicach miesięcznie średnio około 300 osób.